Opolszczyzna, Opole ma bardzo duże związki z morzem, z żeglarstwem, właśnie z wodniactwem. Mamy bardzo duże tutaj środowisko w całym województwie. No i ten nasz opolski plebiscyt, który wprowadziliśmy w 2018 roku, zyskał całą taką właśnie renomę wśród środowiska żeglarskiego całego województwa opolskiego. A ten ostatni w 2019 roku, no to w ogóle przeszedł nasze oczekiwania, bo było ponad 56 projektów, prawie 18 tysięcy głosów w bitwie morskiej, czyli tej internetowym takim konkursie. No i teraz po tym całym zamieszaniu covidowym wracamy na scenę, jak to się mówi, czyli na wodę, i mamy nadzieję, że żeglarze z Opolszczyzny i wszyscy, którzy są związani ze środowiskiem żeglarstwa opolskiego, nie muszą być to mieszkańcy województwa opolskiego, tylko byli mieszkańcy, no to chcielibyśmy ich właśnie zaprosić do trzeciego opolskiego plebiscytu żeglarskiego Dar Opola. Już od 21 stycznia działa znowu strona www.daropola, na której można zgłaszać projekty w 7 kategoriach, tych podstawowych, to jest rejs roku, żeglarz sportowy roku, zdjęcie roku, wydarzenie, opowieść i film roku. To mamy 7 kategorii. Te kategorie zbieramy do 28 lutego. Można samemu się zgłaszać, można zgłosić innych do tego naszego plebiscytu. No tak jak mówię, wtedy mieliśmy 56 projektów, zakładam, że mniej nie będzie przynajmniej. No i potem w marcu nastąpi głosowanie kapituły opolskich kapitanów, która zrzesza wszystkich opolskich kapitanów z województwa opolskiego, ale też i komandorów, szefów klubów żeglarskich z województwa, plus przedstawicieli naszych lokalnych mediów, którzy zasiadają w kapitule. Oni wyłaniają, że tak powiem, tą grupę tych pierwszych projektów w każdej kategorii. No a na internecie rozgorzewa bitwa morska, czyli internauci głosują na 3 najciekawsze projekty z wszystkich włącznie. No tak jak mówię, myśmy wtedy w 2019 roku przeżyli, że tak powiem, oblężenie, sztorm i abordaż wszystkich internautów, bo było ponad 18 tysięcy oddanych głosów, co jak na taki lokalny plebiscyt, no było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że znowu nasi opolscy żeglarze wezmą udział w tegorocznym plebiscycie. No i na zakończenie oczywiście w połowie kwietnia plus minus, bo dzisiaj dogrywamy ten termin, będzie wielki finał w którejś z opolskich instytucji, gdzie nastąpi właśnie wręczenie nagród, będą koncerty, będą spotkania starych kapitanów w MES-ie, więc mamy nadzieję, że po prostu w piękny sposób, tak jak ostatnim razem, zakończymy ten trzeci opolski plebiscyt żeglarski Dar Opola, na który serdecznie zapraszam, daropola.pl.